Dwa lata temu, w 2016 roku, świat powitało w suwałkach 499 małych dam i o 30 chłopców mniej. Kolejne dwa lata to odwrotna tendencja. W 2017 roku w naszym mieście urodziło się o 52 chłopców więcej niż dziewczynek. Według stanu na 12 grudnia 2018 roku chłopców również było więcej, tym razem o 26. Ogółem w 2016 roku, na na świat w suwalskim szpitalu przyszło 1191 dzieci, rok później 1218, ale w ostatnim roku, 2018, nastąpił spadek urodzeń. Według danych z 12 grudnia noworodków było 1088. Do dorównania urodzeniom z 2017 roku zabrakło więc sporo. Wśród imion żeńskich królują wciąż Zuzanna, Hanna i Zofia, a chłopcy... To najczęściej Jakub, Kacper i Franciszek. W Suwałkach do połowy grudnia zawarto niespełna 420 małżeństw. Tych cywilnych było 35%. Rok wcześniej ślubów było nieco ponad 430, ale odsetek konkordatowych był nieco większy. Znacznie natomiast wzrosła liczba rozwodów. Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował ich... Do 11 grudnia 2018 roku aż 186. Rok wcześniej było ich o 28 mniej. Są wśród nas jednak pary, które cieszą się niezwykle długim stażem małżeńskim. W naszym mieście mamy Cztery pary, które w 2018 roku świętowały 68. rocznicę ślubu: dwie pary z 69-letnim stażem i dwie pary mające za sobą 70 lat wspólnego pożycia. Rekordziści to jedna para z 71-letnim doświadczeniem małżeńskim. Według rocznika opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w listopadzie 2018 roku w suwałkach mieszkały 69 tysięcy. 554 osoby. Mieliśmy dodatni przyrost naturalny sięgający 2,8%. Ubywa nas jednak, bowiem z miasta nadal wyjeżdża sporo osób. Na koniec 2017 roku suwalska populacja zmniejszyła się w ogólnym rozrachunku o 72 osoby.